Witam serdecznie, Piotr Rybak, Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta. Szanowni Państwo, znajdujemy się dzisiaj w pięknie położonej miejscowości Krasnodęby Sybyczki. Jest to niewielka wieś położona zaledwie kilka kilometrów od Sokołowa Podlaskiego. Niczym się w zasadzie nie wyróżnia pośród wielu podobnych miejscowości na terenie naszego powiatu. W roku 1865, 29 kwietnia, to właśnie w tej niewielkiej miejscowości został schwytany ostatni dowódca powstania styczniowego, ksiądz Stanisław Brzóska. Tutaj znajduje się krzyż postawiony w miejscu, gdzie Brzóska i jego adiutant Franciszek Wilczyński zostali pojmani przez Rosjan. Uciekali od strony wsi, tam znajduje się wieś. Biegli wzdłuż tej drogi prawdopodobnie i w tym miejscu dopadli ich kozacy. Brzóska został ciężko ranny i nie był w stanie dłużej uciekać. Wilczyński prawdopodobnie mógłby dobiec do tego lasu, który się tam znajduje i tam mógłby znaleźć schronienie, ale nie chciał opuszczać swojego dowódcy i również został tutaj schwytany przez Rosjan. Więc można powiedzieć, że jest to symboliczne miejsce tutaj kilkaset metrów od zabudowań tej niewielkiej wsi, w którym zakończyły się losy ostatniego dowódcy powstania styczniowego, jak i tutaj właściwie zakończyło się tak naprawdę powstanie styczniowe. Jak to się właściwie stało, że Brzóska i Wilczyński trafili do Sypytek i kim właściwie był ksiądz Brzóska? Ksiądz Brzóska był kapłanem rzymskokatolickim. Urodził się w 1832 roku w Dokudowie. To jest taka niewielka miejscowość nieopodal Białej Podlaskiej. Początkowo niewiele wskazywało na to, że zostanie księdzem. Studiował medycynę na Uniwersytecie w Kijowie. Brzóska pochodził z rodziny szlacheckiej i majątek jego rodziny pozwalał mu na podjęcie takich studiów. Wkrótce jednak poczuł powołanie, porzucił studia medyczne i wstąpił do seminarium w Janowie Podlaskim. W roku 1858 został wyświęcony na księdza. Jego pierwszą parafią był Sokołów Podlaski, parafia pod wezwaniem świętego Michała Archanioła. I tam przez 2 lata pełnił funkcję wikarego. Dał się poznać jako bardzo wierzący, bardzo oddany ludziom i Bogu ksiądz, który zostawił po sobie świetne wrażenie. Jego kolejną parafią był Łuków. W roku 1860 został przeniesiony przez biskupa na posługę do Łukowa. I tam pełnił funkcję wikariusza przez kolejne 3 lata. Były to bardzo gorące lata. Początek lat 60. W całym Królestwie Polskim narastało wrzenie. Polska, Polacy pozostający przez prawie 70 lat pod zaborami chcieli zrzucić jarzmo obcych władców. Szczególnie dotyczyło to oczywiście Królestwa Kongresowego pod berłem cesarza Rosji. I Brzóska również dołączył się do tych patriotycznych postaw. Na początku lat 60. głosił patriotyczne kazania, w wyniku których miał nieprzyjemności i przez jakiś czas siedział nawet w areszcie. W roku 1863 w styczniu wybucha powstanie styczniowe. Aleksander Wielopolski, zarządca Królestwa Polskiego, Polak, ale przejawiający postawę prorosyjską, pragnął poprzez brankę do carskiego wojska pozbyć się patriotycznie nastawionej części polskiej młodzieży, co tylko przyspieszyło wybuch powstania. Ksiądz Brzóska w Łukowie również dołączył do powstania. Zorganizował wokół siebie oddział powstańczy, w skład którego wchodzili chłopi, jak i również szlachcice. Jego celem było zdobycie Łukowa. Niestety atak na miasto się nie powiódł, a ksiądz ranny musiał wycofać się do lasu. Kolejną bitwą z udziałem księdza Brzóski była bitwa pod Siemiatyczami, która również zakończyła się niepowodzeniem. Po tych klęskach wycofał się w rejon Łukowa i tam w Lasach Jackich
lub też inaczej w Jackich Błotach. Był to trudno dostępny, gęsto zalesiony teren. Zorganizował oddział powstańczy i stamtąd prowadził walkę partyzancką. Niestety powstanie zakończyło się klęską. W roku 64 w kwietniu, 20 kwietnia został rozbity rząd narodowy. Aresztowano dyktatora powstania Romualda Traugutta, który został później w sierpniu stracony na stokach Cytadeli. Natomiast cały rząd narodowy został rozbity i powstanie straciło władze centralne. Rok 64 w zasadzie jest przez historyków uznawany za datę końcową powstania styczniowego. To prawda, jeżeli mówimy o skali ogólnopolskiej. Natomiast w jednym rejonie naszego kraju, mianowicie na Podlasiu, walki nadal trwały. Brzuska już nie mógł ukrywać się w rejonie Łukowa, ponieważ zostały tam skierowane nowe siły wojsk rosyjskich i musiał przebić się na północ, w kierunku Sokołowa. Ruszył w kierunku Sokołowa dlatego, ponieważ był tutaj wcześniej wikariuszem i znał ludzi, znał teren i miał nadzieję, że może tu liczyć na jakąś pomoc ze strony miejscowych ludzi. I w listopadzie 1864 wyruszył w kierunku Sokołowa. Najpierw ukrywał się w Przywózkach, a później w Krasnodębach. Po raz pierwszy trafił do tej miejscowości. Niestety nie mógł w jednej miejscowości zatrzymać się na dłużej, ponieważ cały czas śledzili go Rosjanie i cały czas trwała na niego obława. Przenosił się tak z miejsca na miejsce kilkakrotnie, aż w końcu wycofał się do Kałuszyna. W Kałuszynie, położonym nieco bliżej Warszawy, było znacznie spokojniej, tam już powstania nie było i Brzuska przez jakiś czas mógł się tam spokojnie ukrywać. Tam też przybywała wówczas Antonina Konarzewska, która była kurierką księdza Brzuski i w Kałuszynie została aresztowana przez Rosjan. Brzuska musiał uciekać i ponownie udał się w kierunku Sokołowa. Zatrzymał się w Krasnodębach, w Wyprytkach, w chacie Ksawerego Bielińskiego. Aresztowanie Konarzewskiej było katastrofą, ponieważ na torturach wydała miejsce ukrycia się księdza Brzuski. Wydaje mi się, że potępienie jej za to byłoby błędem, ponieważ mało kto byłby w stanie wytrzymać tortury, nie zdradzając swoich towarzyszy broni. Konarzewska powiedziała, że Brzuska ukrywa się w Sypytkach. Aby pojmać księdza, wyruszył niewielki oddział kozaków pod dowództwem kapitana Czygrina. A tak wygląda ta niewielka miejscowość. Jest tutaj jedna droga, kapliczka, tam znajduje się pomnik Brzuski. Tutaj jeszcze należy powiedzieć, że wyruszając z Łukowa, jego oddział liczył kilkadziesiąt osób i stopniowo ta liczba topniała. Co jakiś czas dokonywały się aresztowania lub też po prostu ktoś nie wytrzymywał i no uciekał, tak? Nie ma też się temu co tak bardzo dziwić, ponieważ no to było straszne ciągle żyć w takim, w takiej świadomości, że jesteś ścigany, że w zasadzie nie masz nigdzie bezpiecznego miejsca. I w ostatnich dniach wolności Brzusce towarzyszył tylko i wyłącznie Wilczyński, jego adiutant, młody chłopak, który uczył się na kowala. Brzuska również był dość młody. W momencie pojmania miał zaledwie 33 lata. W tym miejscu, gdzie obecnie stoi pomnik, w roku 1865 stała chata, która była własnością Ksawerego Bielińskiego. Chata miała bardzo przemyślnie wykonaną skrytkę. Mianowicie była tam podwójna ściana, za którą ukrywali się Brzuska i Wilczyński. I kozacy, którzy tutaj przybyli, otoczyli tą chatę. Kapitan i kilku żołnierzy weszło do środka, zaczęli rewizję. Wydawało się, że niczego nie znaleźli, ale niestety jeden z żołnierzy odnalazł leżącą na biurku książkę i okazało się, że jest to brewiarz katolicki.
czyli na pewno znajdował się gdzieś tutaj ksiądz. Brzóstka, nie czekając na to, aż go schwytają, wyskoczył ze swojej kryjówki, oddał kilka strzałów i zaczął uciekać w stronę lasu, właśnie w tamtym kierunku, z którego przyszliśmy. No i tam został złapany przez kozaków. I tak właściwie zakończyła się historia powstania styczniowego na naszych ziemiach. Przy pomniku znajduje się pamiątkowa tablica, a pomnik został w 150. rocznicę schwytania Brzóstki odnowiony. I tak się obecnie prezentuje. A po chacie Bielińskiego już nie ma śladu. Tutaj rozmawiałem z pewnym mieszkańcem, z pewnym panem, który tutaj mieszka. Powiedział, że on jeszcze tą chatę pamięta, ale tak jak przez mgłę. A ten pan miał około 70 lat, więc prawdopodobnie rozebrano ją gdzieś w latach 50. A stała w tym miejscu. Warto jeszcze wspomnieć, że Bieliński zapłacił bardzo wysoką cenę za pomoc księdzu. Został zesłany na Syberię i nigdy już do Sypetek nie wrócił. I jego rodzina również nigdy go już nie zobaczyła. Także warto pamiętać, że nawet takie małe miejscowości jak te Sypytki mają znaczenie dla historii, też historii ogólnopolskiej. W tym roku mamy 158. rocznicę tego wydarzenia. A tak prezentuje się panorama miejscowości Krasnodęby Sypytki. Tu jest pomnik w miejscu, gdzie stała chata Bielińskiego. Natomiast po drugiej stronie wsi, tam daleko, jest droga prowadząca do lasu i widać krzyż, gdzie schwytano, w miejscu, gdzie schwytano księdza Brzóstkę i Wilczyńskiego. To tyle z Krasnodęb Sypytek. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia.